Witam Was, Koziorożce, na kanale Kasia Tarot. To będzie takie ekstra czytanie miłosne na tydzień, dwa październikowe sprawy miłosne dla Koziorożca. Także ja chcę zobaczyć, jaka jest ogólna energia dla Koziorożca na ten następny tydzień, dwa. Jeżeli chodzi o Wasze sprawy sercowe, no, ktoś tu ma 8 mieczy. Ktoś tu się czuje jak w więzieniu. Zobaczymy. No, to jesteście wy czujecie się trochę jak w więzieniu. Ale będzie się działo. Co tu się będzie działo? Także spodziewajcie się jakichś tutaj wyjścia z tego z tej stagnacji, ale wy się tak czujecie z czymś, jeżeli chodzi o wasze sprawy sercowe. Jesteście uwięzieni, nie możecie się ruszyć, stoicie w miejscu, nic się nie dzieje, ale tu zacznie się coś dziać. Może nawet w tym tygodniu. Dlaczego jest 8? Taki depresyjny możecie mieć myśli. Bo macie złamane serce. Ktoś wam złamał serce. I dalej nie wiecie, co macie robić. Kto wam tu złamał serce? Zostawiliście coś, co wam nie służy. No i wybieracie pustelnicze życie, koziorożca. Ktoś tu wam może nawet zdradzał. Wy się odsuwacie i wybieracie samotność. Natomiast pamiętajcie, że to jest tylko w waszej głowie, to więzienie, te czarne myśli, to jest wasza głowa. Tak, to nie jest rzeczywistość, to jest to, co wy myślicie. Wy jesteście uwięzieni, nie możecie dalej iść nigdzie, nie wiecie, w którą stronę macie się kierować i tak dalej. To jest wasza głowa. Dlaczego mamy Króla Pentakli? Bo wy blokujecie wszystko i wszystkich, może nie chcecie z kimś rozmawiać. To jest wasz eks, to jesteście wy, diabeł jest koziorożcem, to są obsesyjne jakieś myśli, to jest koniec czegoś, koniec z eksem, blokowanie kogoś, zakończenie czegoś i to nie jest fajne zakończenie, to coś się wydarzyło. To jest koniec z czymś. Koziorożec może przechodzić jakąś transformację, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe w tym październiku. To mamy wielkie arkana, nieduży pustelnik, śmierć i diabeł. I to jeszcze jest na was, tak jak wy przechodzicie dużą transformację. Dlaczego mamy 8 buław? No bo będzie się działo, szczęście wraca. Jeszcze w tym październiku wszystko będzie ok, słońce rozświetli te czarne chmury tutaj. Nowy początek, nowa pasja. Ktoś wam się bardzo spodoba. No i przecież co? Słuchajcie, dobra, jesteście może w jakichś czarnych, macie czarny humor, zdołowani tutaj po przejściach, myślicie może o przeszłości, ktoś tu wam naprawdę przykrość zrobił, zostawił was, wy się odsuwacie, czujecie się trochę sami, trzeba to zakończyć, wy się trochę blokujecie, dziękuję. Natomiast jest nowość, zdecydowanie coś, co wam sprawi dużo radości, dwa puchary, piękne, piękne, piękne. Także na to czekajcie i to w przeciągu tygodnia, dwa, dużo się zmieni z tego czarnej energii. Będziecie przechodzić w piękną, słoneczną energię, koziorożce. Także dziękuję. A teraz tak, skupcie się na osobie, na waszej osobie, o której najczęściej myślicie i chcielibyście się jak najwięcej dowiedzieć, jakie są ich myśli, intencje, uczucia w stosunku do was. Także najpierw rozłożymy karty dla was. Koziorożec, jakie są intencje, jeżeli chodzi o waszą osobę, co wy o niej myślicie? Jakie są wasze myśli, jeżeli chodzi o waszą osobę? Także wy macie kogoś na oku i wy byście chcieli, albo byście mieli coś na oku, mieliście coś na oku. Mieliście kogoś na oku i teraz ta osoba wam trochę sprawiła przykrości i stresu. I wy się blokujecie i nie będziecie rozmawiać z tą osobą. Także tu się coś wydarzyło. Bardzo byliście za tą osobą, coś tu się wydarzyło, ta osoba może wam powiedziała coś, nie, tego, okej. Okay. Wy się zablokowaliście, dobra, nie będziemy dalej już rozmawiać. Jakie intencje, o czym myśli, co ta osoba myśli o was? Ta osoba nie ma przyjemnych myśli o was, ta osoba zrobiła... Żałuję tego, że po prostu rozwaliła może sobie związek. Że się związek zakończył, jakiś styk się zakończył z wami i tyle. Także oni żałują czegoś teraz. Oni coś rozwalili i oni tego żałują. To może była jakaś kłótnia, to może było coś nieciekawego powiedziane i oni trochę tego żałują.
ale wiedzą, że cykl się kończy z wami. Wam sprawili przykrość. Oni wam sprawili przykrość, oni żałują, natomiast wy już blokujecie tą osobę i się blokujecie, nie chcecie może nawet rozmawiać z tą osobą. I tyle, dobrze? Dobrze. Jakie są wasze uczucia w stosunku do tej osoby? Pożarożce. Wy pędziliście do tej osoby, byście chcieli spędzić czas, natomiast mamy znowu 8 mieczy, tak jakbyście nie mogli zrobić nic. Są czarne chmury, depresje. Wy jesteście magiem, wy będziecie tworzyć swoją przyszłość. Także cokolwiek będziecie chcieli, jeżeli chodzi o ten związek, to wy to wykreujecie. Cokolwiek to oznacza, jesteście magami. Wasza osoba, jakie są ich uczucia w stosunku do was? Tu są nie, jeżeli chodzi o was, to wy się niefajnie czujecie. Nie dość, że stres, depresja, że czujecie się, że nic nie możecie zrobić, jeżeli chodzi o ten związek. A wasza osoba, jakie ma uczucia w stosunku do was? Nic nie będzie robiła. Odpoczywa, chce się wyleczyć od was. Tęskni za wami, pamięta fajne chwile z wami. I wie, że wy byście działali jako związek. Ale nic oni nie będą robić, nawet może nawet nie przeproszą was za nic. Jeżeli chodzi o działania, wasze działania w stosunku do tej osoby w październiku, wy jesteście niezależni, samotni, wy nie potrzebujecie nikogo, może skupicie się na pracy, wyjdziecie, no chcieli może byście się spotkać z tą osobą po przyjacielsku, powoli będziecie może kroczyć w ich stronę, porozmawiać, ale to tak na razie po przyjacielsku, ja tu nie widzę jakichś większych uczuć, albo po prostu wy postawicie na swoich znajomych i przyjaciół i powoli będziecie wychodzić z energii, tej właśnie czarnej energii. A oni? Jakie działania w stosunku do was? No oni uważają was za cesarzową, jesteście kimś ważnym dla nich w życiu. Ale oni wybierają samotność. Oni nie będą, oni chcą pobyć sami, mają jakiś nowy pomysł, może się z wami skontaktują. Nie wiem, czy to będą... Ja mam to takie wrażenie, że to jest taka energia trochę arogancka. Niby oni was uważają za kogoś, jesteście ważnymi osobami, ale nic nie będą robić. Niby pamiętają, mają fajne wspomnienia, jeżeli chodzi o was i wiedzą, że wy możecie zadziałać. Ja mam takie wrażenie, że oni mogą się jeszcze wami skontaktować w jakiś sposób i wy możecie to rozpatrzyć. Gdzie ten związek idzie? Jaka przyszłość czeka ten związek? Ale oni na razie będą wybierać, żeby być sami. Nie będą tak szybko lecieć do was, się komunikować z wami. Gdzie ten związek podąża? Jaka przyszłość jest tego związku? Ma cztery buławy. Tu jest szansa na odbudowanie tego związku. Budowę tego związku. O, ale tu musi się coś bardzo dużo zmienić. To jest śmierć. Nie, tu jest zastój. Tu słuchajcie. Tu może była szansa na zbudowanie tego związku. Natomiast albo musi się to zmienić, albo ten związek się w ogóle zakończy. Bo ja tutaj widzę znowu pustelnika, tu jest pustelnik, to jest energia dla was obydwu, także to jest zastój, a tu nie ma może bardziej takiej pasji między wami. Tu nie ma nic takiego fizycznego między wami, nie ma większych uczuć, to jest bycie z kimś po prostu dla samego bycia, więc tu jest wy obydwoje, może się czujecie samotni w tym związku, także może będzie czas zakończyć ten związek. Tu była szansa na zbudowanie czegoś stałego, jakie podstawy do związku, ale tu ja nie widzę takich jak gdyby uczuć. Wy tu się stresujecie, was to w ogóle ta sytuacja stresuje. Wy może traktujecie tą osobę bardziej jako przyjaciela, aniżeli kochanka, nie wiem, partnera i tak dalej. Wy jesteście okej w byciu samym koziorożce. Natomiast ta osoba jest dla was ważna, ale ja tutaj również nie widzę uczuć. Oni czegoś żałują, oni bardzo widzą, że wy byście działali w sferze materialnej jako para bardziej. Mogą oni wyjść z nowym pomysłem na rozwój tego związku, ale ja tu nie widzę większych uczuć. Także może będzie czas zakończyć ten związek. Jaka jest porada dla koziorożców, jeżeli chodzi o sprawy sercowe? Zobaczymy karty porady. Jaka jest porada dla koziorożców na te 2 tygodnie? Co koziorożce powinny zrobić? Jaka jest porada dla koziorożców? Decyzja.
Czas już podjąć decyzję, koziorożcze, co wy robicie z życiem i z tą osobą. Jest nadzieja. Może poznacie kogoś online. Jest nadzieja. Start na nowo. Macie zacząć na nowo swoje życie miłosne i tyle. Podejmijcie w końcu decyzję, co robicie, gdzie jesteście, z kim chcecie być. Czy naprawdę chcecie być z tą osobą? Czy po prostu czas już odpłynąć dalej na tej udeczce? Tu jest zastój, tu nic się nie będzie działo. Koziorożce, wy nie będziecie też nic robić, ja tu nie widzę żadnej pasji. Gwiazda, ale jest nadzieja. Dlaczego nadzieja na co? Na kogoś, kogo naprawdę pokochacie, gdzie tutaj będą uczucia. I patrzcie, jest słońce. Także słuchajcie, ja już tu wcześniej widziałam, jest nowy początek. Jeżeli zostawicie ten związek taki, to jest marazm w tym związku, to tutaj może się pojawić nowa osoba, może spod znaku wodnego. I tu jest będzie szczęście, to jest coś nowego. Także dajcie szansę, może nawet jeszcze w tym październiku, w przeciągu tych 2 tygodni, czas zacząć coś na nowo. Wy możecie zaczynać na nowo, tu będzie więcej pasji, akcji. Tylko na razie może, jeżeli ktokolwiek nowy się pojawi w waszym życiu, to wy to będziecie trzymać jeszcze jako tajemnica. Może macie podtrzymać to jako tajemnicę. Słuchajcie, nie traćcie nadziei, bo tutaj jest coś fajnego. Ktoś fajny czeka na was, coś nowego, gdzie będzie pasja, gdzie będzie dużo radości, będzie słońce i takiej lekkiej atmosfery i nadziei na przyszłość. To będzie ktoś, kto spełni wasze marzenia. Natomiast mi się wydaje, że wy musicie już w końcu podjąć decyzję, co wy chcecie robić. Czy wy chcecie być w takim związku, gdzie jest marazm, nic się nie dzieje, nikt się nie odzywa, czujecie się samotni, oni się czują samotni, czy po prostu albo zostać w tym, albo iść dalej. Ale ja polecam iść do przodu i zacząć na nowo. Tu się ktoś nowy pojawi. Tylko na razie może ktoś z ognistego znaku, może wodnik, ale ja wam polecam iść do przodu. Zacząć na nowo wasze życie, nie bać się podjąć decyzji, bo wy się tu jeszcze wahacie z decyzją. Także to na tyle, koziorożce. Pozdrawiam was serdecznie. Napiszcie mi, czy rezonuje z wami. I ja zapraszam wszystkich na live'a w każdą niedzielę, godzina 5-6 po południu. Pozdrawiam was serdecznie, koziorożce. Buziaki, pa, pa.